Danuta 57L i Zenek 55L, martyniukowie, mimo że mają tylko jednego syna, mogą cieszyć się rolą dziadków od pięciu i pół roku. Historia rodziny nie była jednak wolna od trudności, szczególnie gdy wyszło na jaw, że ich syn Daniel nie planuje założenia rodziny z matką swojego dziecka. Mimo początkowych zawirowań, z czasem sytuacja wydawała się stabilizować. Ostatnie zdjęcia pokazują. Że na rodzinnym spotkaniu zabrakło Daniela, co może zaskakiwać, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że jeszcze cztery lata temu przed białostockim sądem. Danuta Martyniuk otwarcie krytykowała byłą synową. Wówczas, we wrześniu 2020 roku, miała miejsce rozprawa rozwodowa Daniela z Eweliną z Russocic, matką Laury, ich jedynego dziecka. Rozwód został orzeczony z winy Daniela, a sąd zadecydował, że musi on płacić alimenty zarówno na córkę, jak i byłą żonę. To wywołało duże rozżalenie u Daniela, a jego matka, Danuta, była jeszcze bardziej rozgoryczona. Podczas rozprawy, zamiast śledzić jej przebieg, Danuta rozmawiała z dziennikarzami, wyjawiając, że Ewelina nie rozliczyła się jeszcze z Martyniukami za otrzymane prezenty, w tym drogi wózek dziecięcy i zabytkowy pierścionek zaręczynowy. Podczas gdy rodzina Martyniuków cieszy się wspólnymi chwilami, przeszłość nadal rzuca cień na ich relacje. Danuta Martyniuk niegdyś wyznała, że od początku miała wątpliwości co do ślubu Daniela z wówczas już ciężarną Eweliną. Z czasem jednak zrozumieli, że ich publiczne wypowiedzi mogły utrudniać Laurze kontakt z dziadkami. Sytuacja zaostrzyła się, kiedy Ewelina zdecydowała się odesłać wszystkie prezenty, które od nich otrzymała, w tym kontrowersyjny wózek. Mimo tych trudności, ostatnie posty na Facebooku Danuty świadczą o pewnym pojednaniu. Dumna babcia podzieliła się zdjęciami, na których tuli swoją wnuczkę oraz dokumentuje wspólne spacery. Pod fotografiami szybko pojawił się komentarz Joanny Kurskiej, znanej fanki Zenka, który brzmiał: jaka piękna i już jaka duża. Danuta odpowiedziała na niego serduszkiem. Zdjęcia nie pokazują jednak Daniela Martyniuka, który zdaje się być zajęty innymi sprawami, wywołując niepokój fanów o stan jego drugiego małżeństwa. Laura, jedyna wnuczka Danuty i zenka Martyniuków, jest otoczona niezwykłą troską ze strony dziadków, którzy nie szczędzą jej prezentów. Sytuacja rodzinna która niegdyś była źródłem napięć, wydaje się obecnie znacznie lepsza. Mama Laury również wydaje się zadowolona z obecnego układu relacji. Niedawno wspólnie z córką uczestniczyła w koncercie Zenka Martyniuka, podczas którego artysta z radością zaprosił wnuczkę na scenę. Danuta Martyniuk rok temu podzieliła się refleksjami na temat swojej relacji z Eweliną, przyznając, że minione konflikty wynikały z głupich emocji, których później żałowała. Możliwe, że miała na myśli swoje publiczne wypowiedzi na temat alimentów, które spotkały się z ostrą reakcją Eweliny, co przełożyło się na list wysłany przez prawnika. To wydarzenie stało się punktem zwrotnym, który pomógł Martyniukom zrozumieć konsekwencje swoich działań i stopniowo poprawić relacje w rodzinie.